Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale C-Kultura, z tej strony Anna Mandrela. Na początek zachęcam do tego, aby kliknąć te kciuki w górę, aby subskrybować kanał C-Kultura. Zachęcam również do wspierania kanału. Jak to zrobić? O tym informacja na dole w opisie. Zapraszam również na moją stronę www.annamandrela.pl, gdzie można uzyskać więcej informacji o moich badaniach oraz o nadchodzących spotkaniach ze mną. Na stronie Capital Book można nabyć moje książki o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, kto zdradził Witolda Pileckiego oraz duchowość i charakter Witolda Pileckiego. A dzisiaj trochę o Adamie Humerze, właściwie jego nazwisko to Adam Humer, stalinowski zbrodniarz, chyba właściwie jedyny, który jakąkolwiek karę po 1989 roku uzyskał i odsiedział. No ale jak do tego doszło i kim był Adam Humer? No, o tym porozmawiamy sobie dzisiaj trochę. Jeśli chodzi o jego relacje z Witoldem Pileckim, to zatwierdził akt oskarżenia wobec Witolda Pileckiego. Ja teraz będę badać różne wątki związane ze śledztwem przeciwko Adamowi Doboszyńskiemu i osobom, które Adam Doboszyński znał, i nazwisko Humera bardzo często tam się pojawia. Dlatego też zaczęłam czytać jego akta. Niestety w tych aktach no nie ma tego wszystkiego, co pamiętają więźniowie. I co jeszcze ci żyjący więźniowie mogli zeznać w procesie, który miał miejsce na początku lat 90. I bardzo dobrze, że proces był nagrywany i jego fragmenty można zobaczyć w filmie dokumentalnym zatytułowanym Humer i inni, który jest dostępny na YouTube. Film autorstwa pani Aliny Czerniakowskiej. Co ciekawe, jak ona sama to wspomina, to podczas kręcenia tego filmu Humer napluł jej w kamerę. Widzimy tam jego oraz jego towarzyszy, widzimy tam jego stosunek do całej tej sprawy. Nie okazał skruchy, wymigiwał się, nie przyznawał się do winy. No i widzimy też poszkodowanych, którzy po tylu latach muszą sobie przypomnieć te traumatyczne doświadczenia, te tortury, aby móc zeznawać. Między innymi zeznawał tam pan Stanisław Skalski, Maria Chatowska, Juliusz Bogdan Deczkowski. Z tych zeznań dowiedzieliśmy się o torturach, jakie stosował Humer wobec więźniów. Należało do nich między innymi bicie kobiet na hajką, która była zakończona stalową kulką, oraz bicie drutem kolczastym, no również inne tortury, które trudno teraz wszystkie opisać. No przede wszystkim upokarzanie więźniów, takie jak sadzanie na stołku odwróconym do góry nogami. Jeden tutaj z żyjących jeszcze wtedy więźniów zeznał, że na przykład Adam Doboszyński musiał przy Humerze chodzić na czworaka, więc tortury fizyczne, psychiczne, wszystko po to, żeby złamać więźniów, żeby wydali swoich kolegów. W ten sposób opisywał to również pan Stanisław Skalski. I to jest bardzo ciekawa rzecz, o której no wciąż wiele osób nie wie, że tutaj właściwie taki zbrodniarz jak Humer po latach skonfrontowany został ze Stanisławem Skalskim, podporucznikiem, pilotem Wojska Polskiego, który walczył między innymi w bitwie o Anglię, wybitna postać. I gdy w 1947 roku pan Skalski powrócił z Edynburga do Polski,
to w 1948 roku został aresztowany. Trafił najpierw do aresztu, który znajdował się przy ulicy Koszykowej, następnie do więzienia Mokotowskiego, brutalnie torturowany, co mógł zeznać później po latach. No bardzo ciekawy byłby na przykład film, który przedstawiałby z jednej strony Humera, a z drugiej Skalskiego, ponieważ Humer nigdy za Polskę nie walczył. Jest bardzo ciekawy wątek z jego życia. W 1936 roku Adam Humer wstąpił do Komsomołu, do Komunistycznej Organizacji Młodzieży Zachodniej Ukrainy, gdzie działał aż do rozwiązania organizacji do 1938 roku. No więc ciekawe, dlaczego akurat do organizacji, która gromadziła komunistyczną ukraińską młodzież. Co ciekawe, gdy przejrzymy sobie te akta Humera, które się zachowały, to pojawiła się tam informacja, że niezbyt dobrze mówił po niemiecku, natomiast świetnie po rosyjsku i ukraińsku. No co właściwie możemy się zastanowić, dlaczego tak było i kim właściwie był. Urodził się w Stanach Zjednoczonych, jego rodzina tam wyemigrowała, urodził się tam w 1917 roku, ale już w 1921 roku wraz z rodziną przyjechał do Polski, ukończył gimnazjum w Tomaszowie Lubelskim, a następnie studiował prawo we Lwowie. No i tu mamy właśnie ten wątek komunistycznej młodzieżówki. No ale to nie jest nic dziwnego, ponieważ właściwie cała jego rodzina miała komunistyczne koneksje. Jego tata Wincenty został zlikwidowany na rozkaz Polskiego Państwa Podziemnego zaraz po wojnie za służalczość wobec sowieckiego okupanta. Jego dwie siostry, Wanda i Henryka Umer, były aktywnymi działaczkami komunistycznymi, należały do PPR. Jego brat Edward Umer również był funkcjonariuszem UB, zwalczał polskich patriotów, więc widzimy tutaj cała rodzina poszła w tym kierunku. No dlaczego, co było tego przyczyną, czy była to żydowska rodzina? No mówi się, że Adam Umer zmienił nazwisko z Umer na Humer, żeby ukryć swoje korzenie, jednak na to nie ma żadnego potwierdzenia. W tych aktach, chociażby do których dotarłam, no widnieje on jako narodowość polska, chociaż tutaj jest to zaskakujące, te jego płynne porozumiewanie się w języku ukraińskim i należenie do tej organizacji komunistycznej ukraińskiej. Natomiast co ciekawe, on sam w tych aktach wyjaśnia, dlaczego akurat Humer, a nie Umer, i podaje taką przyczynę. Dodatkowo wyjaśniam, że moje właściwe nazwisko brzmi Umer, ale ze względu na to, że metryka urodzenia była wystawiona w Stanach Zjednoczonych, nazwisko to zostało zniekształcone na Humer. Nazwiska tego używam, gdyż wszystkie moje dokumenty opierające się na pisowni w metryce urodzenia były wystawione na nazwisko Humer. No i właściwie jest to możliwe, że tak było. Jaka tutaj jednak była prawdziwa przyczyna, nie jesteśmy w stanie dojść do tego, jednak inne osoby z jego rodziny, jak chociażby Magda Umer, już używały tego nazwiska bez H na początku. Jak dalej przebiegała ta jego współpraca z komunistami? W 1941 roku, gdy przebywał we Lwowie, Humer wstąpił do Wszechzwiązkowego Leninowskiego Komunistycznego Związku Młodzieży. Od 1945 roku był członkiem PPR i tutaj w tych aktach mamy dokładny przebieg całej jego kariery, która rozpoczęła się we wrześniu 1944 roku w Lublinie, kiedy to został kierownikiem sekcji śledczej i potem
potem cały przebieg tej kariery. Może nie będę wszystkiego tego czytać, ale ciekawe tutaj jest, jak za swoją działalność, antypolską działalność związaną z torturowaniem zasłużonych polskich bohaterów, takich jak Skalski, Humer był nagradzany. W 1945 roku otrzymał Medal Zwycięstwa i Wolności, stopień kapitana, w 1946 roku stopień majora, odrodzenie Polski piątej klasy, w 1948 roku został podpułkownikiem i otrzymał Srebrny Krzyż za zasługi. Następnie otrzymał Złoty Krzyż za zasługi. W 1948 roku w Czechosłowacji otrzymał medal za odwagę. W 1948 roku również odznakę Grunwaldu. Otrzymał również premię za pracę. W 1954 roku otrzymał medal dziesięciolecia Polski Ludowej oraz order odrodzenia Polski czwartej klasy. W 1946 roku naczelnik Wydziału Śledczego w Warszawie wystawił mu taką charakterystykę. Humer w organach bezpieczeństwa pracuje od 1944 roku, początkowo w Lublinie w charakterze naczelnika Wydziału Śledczego Urzędu Bezpieczeństwa. Do pracy odnosi się z całym oddaniem, jest pracownikiem inteligentnym, odpowiedzialnym, pełnym inicjatywy, doskonale prowadzi śledztwo tak pod względem taktycznym, jak pod względem opracowania formalno-prawnego, co ułatwia jego prawnicze wykształcenie. Więc tutaj te pierwsze karty pokazują jego pochwały wobec niego. Pojawiają się również stwierdzenia, że Humer doskonale zna psychikę ludzką, co pomaga mu w prowadzeniu śledztwa. Widzimy zatem, że był pracownikiem posłusznym. Przez wiele lat był jego przełożonym, był Józef Różański, właściwie nazwisko Goldberg, i on był mu podporządkowany, słuchał go, więc tutaj za to, jak przebiegało śledztwo, tak naprawdę odpowiedzialny był Różański Goldberg. Co mogą Państwo przeczytać również w tej mojej książce, Kto zdradził Witolda Pileckiego, to właśnie Różański w raporcie Brzeszczota, właśnie w takim tekście, który pokazywał, jak wygląda praca w NBP, to Różański był wymieniony jako jeden z tych najgroźniejszych funkcjonariuszy, tych najbardziej bezwzględnych. I ta atmosfera, mogą sobie to Państwo no jedynie wyobrazić, chociaż wydaje mi się trudno jest to sobie wyobrazić. Z jednej strony ofiary, polscy bohaterowie, ci, którzy walczyli za Polskę, z drugiej strony ich oprawcy. I to wcale nie jest tak, że między nimi nie dochodziło do konfliktu. Znajdujemy tutaj, co ciekawe, szczątkowe informacje mówiące o konflikcie na linii Różański i Humer. Jak do tego doszło, co było przyczyną? Czy rzeczywiście Humer nie mógł już wytrzymać w cudzysłowie tych brutalnych standardów śledztwa? Chodzi o to właśnie, o te standardy w cudzysłowie, no bo wiemy, jak to wyglądało. Czy on już sam nie mógł tego wytrzymać psychicznie? Czy pisząc te pisma, on wiedział, że może zmieni się za jakiś czas sytuacja i że on może być wzięty do odpowiedzialności wobec tych tortur, dlatego już chciał się zabezpieczyć na przyszłość? Tego tak naprawdę nie wiemy, no ale co ciekawe, mamy tutaj dokument z 1 października 1950 roku do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego generała Radkiewicza, napisany przez Humera, gdzie on po prostu pisze, że ma już dość pracy z Różańskim, że prosi o przeniesienie, o zwolnienie. Pisze tak: proszę o zwolnienie mnie z dotychczas zajmowanego stanowiska wicedyrektora Departamentu Śledczego i przeniesienie mnie na stanowisko, które nie wymaga stałego obcowania z pułkownikiem Różańskim Józefem.
Prośbę swoją motywuje tym, że niewłaściwy stosunek pułkownika Różańskiego i panująca w związku z tym niezdrowa atmosfera uniemożliwia mi należyte wywiązanie się z moich obowiązków służbowych. Jestem głęboko przekonany, że przeniesienie mnie do pracy na innym stanowisku w ramach aparatu bezpieczeństwa publicznego stworzy mi właściwe warunki pracy w ramach Polski Ludowej. Celem przedstawienia szczegółowego uzasadnienia mojej prośby proszę o wezwanie mnie do raportu ustnego. No więc tutaj bardzo ciekawy dokument i potem mamy kolejne dokumenty, które pokazują nam, jak wyglądał ten konflikt. Pojawia się w 1954 roku notatka służbowa. Humer Adam był przez wiele lat zastępcą Różańskiego, bezwolny wykonawca decyzji Różańskiego, współodpowiedzialny za to, co działo się w departamencie. Uchylał się od decyzji, wycofywał się i zaprzeczał dawanym uprzednio decyzjom. W obecnej sytuacji nie może pozostać dłużej w departamencie. Przenieść go z departamentu śledczego i wykorzystać do innej pracy. Taka tutaj jest informacja, to jest rok 1954. No jednak przez jakiś czas zdaje się, że nadal sprawował to stanowisko mimo tej sytuacji, jak to się później potoczyło. Mamy tutaj kolejne dokumenty. No tutaj należy podkreślić, że tutaj te dokumenty są już z czasu, kiedy rozpoczęło się właśnie śledztwo przeciwko Józefowi Różańskiemu, Goldbergowi, o to, jakie metody stosuje. 19 grudnia 1955 roku Goldberg został aresztowany, ale co ciekawe, na początku karę odsiadywał nie w więzieniu mokotowskim, gdzie przebywali inni więźniowie, ale przebywał w areszcie wewnętrznym MBP. Tak było na początku. No i wydaje się tutaj, że Humer bał się, że sam może w ten sposób skończyć. Jednak jeśli chodzi o Humera, no to dopiero w latach 90. rozpoczął się jego proces. W 1955 roku mamy raport podpułkownika Orecha, gdzie właśnie on pisze, że na Humerze również ciąży odpowiedzialność za wadliwe metody pracy. Jednak wtedy to, co ustalili w tamtym czasie, no widać, że on się tymi metodami swoimi wybronił już wtedy z tej odpowiedzialności i z tego, żeby już w tamtym czasie był ukarany. W tamtym raporcie stwierdzili jednak, że Humer nie podnosi odpowiedzialności za te metody, gdyż jego przełożonym był Różański, on wykonywał zadania. I też w tym raporcie stwierdzają, że mimo, że Humer został zdjęty z odcinka śledczego, jak też krytycznie stosunkował się do tych spraw, można mu w zasadzie zaufać, powierzyć mniej ważny pod względem politycznym odcinek. Więc dalej Humer faktycznie, mimo że został zwolniony ze swojego stanowiska, tutaj może to tak wszystko podsumujemy w związku z tym, że zaczęło się zmieniać podejście. Różański został aresztowany, Humer został zdjęty ze swojego stanowiska. To była końcówka 1954 roku, a ze służby został zdjęty w marcu, pod koniec marca 1955 roku. To jednak dalej współpracuje z resortem bezpieczeństwa i doradzał im jako taki specjalista, ekspert od ruchu narodowego. I polskie podziemie za to wydało na niego wyrok śmierci, ale nie wykonało go. Aresztowany Humer został dopiero w 1992, w 1994 roku skazany i tutaj mamy ten proces i ten film, jeśli Państwo będą chcieli sobie zobaczyć film Czerniakowskiej, Humer i inni, gdzie mamy zeznania świadków. Więc w tym kontekście te wszystkie dokumenty z teczki Humera należy czytać. 1 grudnia 1954 roku, czyli zanim jeszcze został zdjęty z pracy, Humer złożył wyjaśnienie w sprawie swojego wcześniejszego raportu.
I tutaj też nie wiemy, ile w tych wszystkich raportach jest prawdy, ile po prostu takiego wykręcania się, żeby również nie ponieść odpowiedzialności. To bardzo ciekawe, bo on tutaj pisze, że miał ten konflikt z Różańskim, ale że w tamtym czasie Różański miał rzekomo stwierdzić, że Humer jest znerwicowany i wysłał go na leczenie psychiatryczne. Przeczytajmy, jak to wyglądało. Nieprawdą jest, pisze Humer w 1954 roku, że wycofałem wówczas zarzuty stawiane przeze mnie Różańskiemu, natomiast prawdą jest, że wezwany w jakiś czas po złożeniu raportu do generała Romkowskiego przedstawiłem mu szereg przykładów niewłaściwego postępowania Różańskiego i wówczas generał Romkowski uznał słuszność moich zarzutów. Oświadczył mi też, że w tej sprawie będzie przeprowadzona rozmowa z Różańskim przez kierownictwo ministerstwa. W dalszym biegu sprawy dowiedziałem się z ust samego Różańskiego, a mianowicie to, że w związku z moim raportem miał on nieprzyjemną rozmowę z kierownictwem, przed którym złożył samokrytykę i obiecał postępowanie swoje zmienić. Dodał ponadto, że aczkolwiek mam trochę racji, tym niemniej według jego zdania, podzielanego zresztą przez kierownictwo, zasadniczą przyczyną złożenia przeze mnie raportu i zarzutów jest choroba nerwowa, którą należy leczyć. Faktem jest, że w związku z tym przez Różańskiego za akceptacją generała Romkowskiego poczyniono kroki w kierunku takiego leczenia. Różański spowodował kilkakrotnie moje wyjazdy do specjalisty chorób nerwowych, profesora Hermana w Łodzi oraz wizytę jego i doktora Gangla u mnie w mieszkaniu w Warszawie. Były to tylko pozory leczenia, gdyż takowe było w rzeczywistości zbędne. Niemniej jednak dawało to Różańskiemu asumpt dokładzenia na kark rzekomej mojej choroby, każdej krytycznej uwagi mojej pod jego adresem w późniejszym czasie. No to widzimy, że to wszystko jest po prostu w tym kontekście, żeby już w tamtym czasie on nie poniósł odpowiedzialności. Kolejne tutaj właśnie pismo z 1955 roku, już nie napisane przez Humera, ale które jego dotyczy. Pismo takie, taka notatka z napisem tajne. W wyniku krytyki pracy Departamentu Śledczego ujawnione zostały wadliwe metody działania tej jednostki, za co między innymi ponosił odpowiedzialność obywatel Humer jako wicedyrektor. W związku z powyższym został on zwolniony z pracy w organach bezpieczeństwa. No i co ciekawe, po tym, jak już zostaje zwolniony z pracy, co właściwie jest dla niego lepszym rozwiązaniem niż to, które poniósł Różański, bo mógł razem z nim trafić jednak na kilka lat do celi, ale udało mu się wykręcić, a on zostaje zwolniony z pracy i przeniesiony do pracy w Ministerstwie Rolnictwa w 1954 roku. W 1960 roku otrzymuje Humer prawo do renty. W 1962 roku znowu jest sporządzona na jego temat notatka, że przez wiele lat był zastępcą Różańskiego, bezwolny wykonawca decyzji Różańskiego, był współodpowiedzialny za to, co działo się w departamencie, uchylał się od decyzji, wycofywał się, zaprzeczał dawanym uprzednio decyzjom. W obecnej sytuacji nie może pozostać w departamencie śledczym. Jego powrót do pracy w MSW nie jest wskazany. To chyba było w kontekście rozważania, czy ma na stałe powrócić do pracy. Do pracy nie powrócił, ale co ciekawe, w 1976 roku Adam Humer otrzymał milicyjną emeryturę. I tutaj w 1978 roku naczelnik Wydziału 4 Biura CMSW Wolański sporządził na jego temat notatkę służbową na temat Humera, gdzie znowu mamy zupełnie inne zdanie niż wcześniej, bo wcześniej to było na takim gruncie, że jest współodpowiedzialny za to, co się działo, a już w 1978 notatka bardzo pozytywna, jak wynika z charakterystyk służbowych.
Humer opiniowany był pozytywnie, z pracy swojej wywiązywał się bez zarzutu i dobrze, szczerze oddany pracy o skrystalizowanych poglądach politycznych, najzwyczaj uczciwy, dużym poczuciu sprawiedliwości i znajomości psychiki ludzkiej, co przyczyniało się do umiejętnego wykonywania czynności służbowych, aktywny członek partii, więc tutaj, no co ciekawe, taka pochlebna opinia, a to też dlatego, że Humer starał się mimo wszystko o kolejne przywileje. W 1983 roku Adam Humer stara się o co? O to, aby uzyskać status kombatanta. No więc mamy tutaj człowieka, który działał w komunistycznych ukraińskich organizacjach, który współpracował z Armią Czerwoną. Tutaj chyba jeszcze też nie powiedziałam tego wątku z września 1939 roku. 25 września 1939 roku, gdy Polacy walczyli w kampanii wrześniowej, no to Humer przyłącza się do oddziałów Armii Czerwonej. Pełni funkcję zastępcy przewodniczącego w rewolucyjnym komitecie i w październiku wraz z Armią Czerwoną Humer wjechał do Rawy Ruskiej. A tutaj w 1983 roku stara się o status kombatanta, ten, który współpracował z Armią Czerwoną, ten, który torturował polskich patriotów. Mamy tutaj treść jego prośby o to, żeby zostać kombatantem. Uprzejmie proszę o nadesłanie mi zaświadczenia, iż w okresie od 12 września 1944 roku do 31 marca 1955 roku, będąc funkcjonariuszem organów bezpieczeństwa publicznego, walczyłem o wyzwolenie kraju spod okupacji hitlerowskiej, a następnie o utrwalenie w Polsce demokratycznego ustroju. Zaświadczenie to jest mi potrzebne w celu uzyskania statusu kombatanta. Tutaj odpowiedzi w tych aktach nie znajdujemy, ale możemy przypuszczać, że takie zaświadczenie udało mu się otrzymać i w tym celu właśnie jeszcze prosił o zaświadczenie, które mógłby przedstawić w Zbowidzie. Wolański również mu je wystawił, więc to jest rok 83. W tym zaświadczeniu, jakże pochlebnym dla Humera, pojawia się stwierdzenie, że od 44 do 51 roku Humer brał udział w walkach z bandami i reakcyjnym podziemiem. Więc widzą Państwo, jak to jeszcze w latach 80. mógł starać się o emeryturę, o przywileje związane z byciem kombatantem i jak dopiero na początku lat 90. otwarła się przestrzeń do tego, że mógł zostać skonfrontowany ze swoimi ofiarami. Więc tak w skrócie jego historia zmarł podczas tego, gdy odbywał przerwę w karze, zmarł w 2001 roku w Warszawie. No, odpowiedzialny między innymi za torturowanie Adama Dobłoszyńskiego, jego towarzyszy, dlatego też te wszystkie fakty, które Państwu przedstawiłam, myślę, że część z nich opiszę w mojej kolejnej książce, gdyż warto te dwie strony ofiarów, jak i ich katów przedstawić. Cały czas wiele z tych informacji jest nieznanych. Ja ze swojej strony bardzo zachęcam Państwa do tego, aby odwiedzić playlistę Czerwony Terror na kanale Media Narodowe, gdzie od jakiegoś czasu ja regularnie przedstawiam informacje między innymi o tym, jak Kościół był prześladowany przez komunistów, o tym, jak polscy bohaterowie pokroju takiego jak Adam Dobłoszyński byli brutalnie torturowani i mordowani. Serdecznie Państwu dziękuję. Jeszcze raz zachęcam do tego, aby wspierać kanał C-Kultura, zachęcam do tego, aby subskrybować, aby pozostawić komentarze, aby jeśli Państwo mogą udostępniać dalej to nagranie. Serdecznie dziękuję.